Cześć, witajcie, ja jestem Staraksi i zabieram się za skomentowanie kolejnego odcinka Shiry. Mam jest Ocalos, więc dzisiaj będą dwa odcinki Shiry. Dopiero co nie tak dawno wleciłam odcinek Shiry, w którym to było ratowanie Katry i to był naprawdę epicki odcinek. No a teraz będziemy kontynuować tą historię. Ostatni odcinek to było na ratunek Katry, teraz z kolei mamy szósty odcinek piątego sezonu. O nazwie Przejęcie kontroli. No i myślę, że można na chwilę obecną łatwo się domyśleć, że przejęcie kontroli oczywiście nawiązuje do Horde Prime. The Horde Prime, który ostatnio poniósł naprawdę srogą porażkę i niewątpliwie teraz będzie chciał się zemścić. No i zobaczymy, jak dalej fabuła się potoczy. Katra już na szczęście jest uratowana. No tylko właśnie teraz będzie trzeba coś z nią jakoś jeszcze dogadać, no bo wiadomo, jest ciągle jest zestresowana. No i na pewno tak łatwo się nie zmieni. No ale... Powoli, mam nadzieję, uda się do niej dostać. Zaczynamy. Powiem tak, póki co te odcinki z piątego sezonu były naprawdę bardzo długie. Każdy odcinek trwał ponad 55 minut. No i myślę, że tutaj również ten odcinek będzie długi. Okej, mamy problem ze statkiem. Podrasowałam rufową rakietę nośną na sterburcie. Wypróbuj teraz! Pojęcia nie mam, które to jest! Usiłuję z powrotem doprowadzić autopilota do stanu używalności. Fałszywy hordaku, lodownica! Wzięli za sobą fałszywego hordaka, super! Co? Nie mogliśmy go zostawić. No właśnie, no. On się przydał. Jakoś na niego pozytywnie wpłyniemy. Hordaki nie są złe, są takimi samymi ofiarami jak... No wy jesteście. To jest całkowicie nieszkodliwe, odkąd mu, no wiesz, zrobiłem zwarcie i kuku na muniu. No właśnie, no teraz jest po nowej stronie. Pomyślę, że to samo można by było zrobić z Hordakiem, więc Hordaka też można uratować. Jak tam Katra? Dobrze, chyba. Sprawdzam cały czas, ale ona w kółko śpi i śpi. Sądzicie, że powinnam znów sprawdzić? Adora. Adora jest tak bardzo na to opiekuńca teraz. I odpocząć. Racja, racja. A co jak się obudzi i będzie głodna? Lepiej jednak skoczę sprawdzić. Adora, spokojnie. Uspokój się, głęboki wdech. I głęboki wydech. Katra jest uratowana, daje trochę odpocząć. Nie, macie rację. Daj mi jej odpocząć. Hej, słuchajcie! Postawiliśmy się Horde Prime i wyszliśmy z tego cało! Dosłownie nie. Naprawdę cieszę się z szczęściem, bo ja sama chcę oczywiście, żeby oni zwyciężyli z Horde Prime. Mogę w to uwierzyć. Plus, Shira wróciła! No i to jest w pięknym dziewczęcym stylu! Się to udało bez miecza. Sama nie wiem, po prostu... Ona jest Shirą. Ona jest wewnętrznie Shirą. I teraz wreszcie była w stanie to odkryć, że ona jest Shirą, że ona zawsze nią była. Shira nie jest miecem, Shira to ona. Nagle znów się nią poczułam, jakby nigdy nie odeszła. No właśnie, poczuła swoją wewnętrzną Shirę. Jakby przez cały czas tu była i tylko czekała, żeby się ujawnić. Tyle, że pojęcia nie mam, jak znów to zrobić. Na pewno to obczaisz. A co najważniejsze... Będziesz to robiła w momencie... Gdy naprawdę będziesz jej potrzebować, to ona się zawsze będzie pojawiać. Mniejsze, Shira pojawiła się, gdy twoi przyjaciele jej potrzebowali. Przyjaciele i jedna osoba, która raz rzuciła mnie ze skał, ale tak. O, nie ma! Delikatra! By uwierzyć, że wreszcie lecimy na dole! Nawiguję! O, sorry. Z uszkodzoną tarlą prędkość to 30%. Jeśli entrapcie nie uda się jej naprawić, powrót zajmie nam wieki. Dopóki lecimy... Entrap to da radę! Poradzi sobie. W stronę domu i oddalamy się od Horde Prime. Ja tam się cieszę. Zasłużyliśmy, by to uczcić. Zrobię nam dziś wieczorem specjalną kolację. Ty?
Naprawdę, podoba mi się to, jak Glimmer jest tutaj optymistyczna, entuzjastyczna. Dziewczęca, naprawdę uwielbiam ją. W życiu jeszcze nie widziałem, żebyś gotowała. Wiecie co? Fałszywy Hordak może mi pomóc. Założę się, że zna się na gotowaniu. Może niech lepiej on gotuje. Zaszczycony, mogąc dostarczyć strawę mym szacownym współbraciom. Współbracją? To ja skoczę sprawdzić, co tam z kadrą. Adora! Adora! Daj jej odpocząć. Okej, okay, dam sobie radę. Następny przystanek... Biedny bo został sam. O nie! Statki Horde Prime. Statki Horde Prime wyruszają w pogoń za Darlą. I będą w stanie ją wyśledzić. Gdzie na progu wielkości ciemność zmienia się w blask. My tuż przy tobie będziemy stać. Wygrać musimy ten bój. Silni jak nikt i dzielni jak nikt. Dzielni jak nikt. Będziemy tam wielką mowę już czasu. Czemu Katra dalej jest z Horde Prime? O, nie mam z kadry z Horde Prime, co zmienić intro? Wszystkich sił by zrobić to. Zrobimy to. O, intro dalej nie jest zmienione. Na pewno by zmienione intro od poprzedniego odcinka. Dobra, na kolejny odcinek zmienią intro. Muszą zmienić intro na kolejny odcinek. O, Katra. Młodsza siostra. On ją torturował tak samo jak Hordaka. Poddał ją tym samym torturom co Hordak. I ona teraz ma go w głowie. No tak, oczywiście, torturowałem tak samo jak Hordaka. Nic dziwnego, to jest traumatyzowana. Hej, to tylko ja. Szkoda mi jej naprawdę, ona teraz ma jeszcze większą traumę niż wcześniej. Jest jakby tego było mało, to jej włosy obciął jeszcze przy okazji. Ciągle masz te wizje? Tak, zwiduje mi się jedna blondyna, której się wydaje, że jest lepsza od wszystkich. I cały dzień pakuje mi się do pokoju. Katra, wcale tak nie jest. No właśnie. Znajdziemy sposób, by usunąć chip. Gdybyś tylko pozwoliła Entrapcie chociaż na niego spojrzeć, na pewno... Nie chcę nikogo widzieć, jasne? Ani ciebie, ani tego tam łucznika, ani gwiazdki, a już w szczególności Entrapcie. Ona się tak teraz nie zachowuje dlatego, bo znowu jest wredna, bo znowu jest zła. Ona się tak zachowuje dlatego, ponieważ ona zera się z ogromnym poczuciem winy. Zdaję sobie sprawę z tego, jak skrzywdziła Entrapte przede wszystkim. No właśnie, nie chcę widzieć w szczególności Entrapty, dlatego, ponieważ Entrapty najbardziej skrzywdziła, wysyłając ją na Wyspę Bestii. I ona się boi konfrontacji z nią, boi się rozmowy z nią. I on teraz zera ogromnym poczuciem winy i będąc właśnie... znowu taka wredna, to ona ma nadzieję, że Adora oraz resta ją zostawią. Ona żyje w przekonaniu, że najlepiej będzie dla wszystkich, jeśli ona zostanie odsunięta na bok. I właśnie dlatego tak się zachowuje teraz. I co? Zamierzasz już zawsze tak się ukrywać? W końcu będziesz musiała ich spotkać. Nie będę musiała. Wysadźcie mnie na najbliższej planecie, pójdę w swoją stronę. Co, żeby Horde Prime mógł cię znowu złapać? Umiem sobie poradzić sama. Jej już w tym momencie nie zależy na sobie. Ona myśli, że... najlepiej dla wszystkich będzie, jeśli ona się będzie trzymać z daleka od wszystkich. Myślę, że w ten sposób też po części tak jakby próbuje chronić innych, bo... żyje w przekonaniu, że mogłaby coś złego zrobić. Chyba o to chodzi właśnie. Ona po prostu już nie widzi dla siebie sensu, nie widzi już dla siebie nadziei i dlatego się tak zachowuje. Nie dlatego, bo jest to jakaś wredna, niewdzięczna, tylko dlatego, ponieważ w ten sposób... po pierwsze, fakt faktem, że chce uciec od tego poczucia winy, jakie ją zdera, ale również ona jest zdania, że nie zasługuje na to, żeby oni wszyscy dali jej drugą szansę i żeby
z nią zbywali. Ona jest zdania, że lepiej będzie, jeśli wszyscy się będą trzymać od niej z daleka. Więc wcale nie jest tak, że ona zdobyt jest jakaś zła, tylko właśnie po prostu zerają stras do poczucia winy. I nie dociera do niej to, że nie jest dla niej za późno, że jest samo, że się zmienić, że jest może faktycznie nawiązać bliski kontakt z Adorą, że jeszcze nie jest dla niej za późno, że jeszcze naprawdę może być szczęśliwa, bo nie to nie dociera. Obiecałam, że odstawię cię do domu i dokładnie to zamierzam zrobić. Czemu się tak zachowujesz? Uratowaliśmy ci życie. Mówiłam ci, żebyś nie wracała, ale ty uwielbiasz... No, ten sposób chciała chronić Adorę. Się bohaterką, co nie? Wolałabyś, żebym cię zostawiła tam na śmierć? A co za różnica? Wiem, że mnie nienawidzisz. Nigdy cię nie nienawidzisz. No właśnie, to ona myśli, że... Adora jej już nienawidzi. Dlatego, bo... No wiadomo, ona teraz zrobiła dużo złego, jakby nie płaca się. Ona po prostu sądzi, że na tej podstawie... To ona nie zasługuje na jakiekolwiek wybaczenie. Nie zasługuje na jakąkolwiek drugą szansę. I właśnie dlatego w taki sposób się zachowuje. No, tutaj widzę, że Micza z kolei niestety musiał chyba znowu internet zepsuć. Widziałam! W takim razie jesteś jeszcze głupsza niż sądziłam. Po prostu... Ona nie dopuszcza do siebie myśli, że po tym wszystkim, co zrobiła, mogłaby faktycznie dostać drugą szansę. Nie dopuszcza do siebie takiej myśli. Największy problem Katry polega na tym, że ona sama teraz sobie nie jest w stanie wybaczyć. Ona najpierw musi sobie wybaczyć, zanim... będzie mogła walczyć o wybaczenie u innych. Tu zostaw mnie w spokoju. Jestem taka głupia. Sądziłam, że tym razem będzie inaczej, ale oczywiście nic się nie zmieniło. No Katra musi zrozumieć, że... jeszcze nie jest dla niej za późno i że jest można naprawdę się pogodzić z Adorą. Tylko sama musi tego chcieć. Mówię ci, że ją wyczułem! No i to zwracamy do nich, miło ich znowu widzieć. Serio? Shira? Jest Majka! Majka jest też spoko. Wróciła! O nie, nic z tego! Shira na Lainetosa! O, bawię się z Frostą. Przynajmniej jest to dla nich jakaś rozrywka na jakiś czas. Dziwne dziś wiatry. Co ty wyprawiasz? Chyba powinnaś być w mojej drużynie. Skarbie, chciałam ją rozweselić. Widać, ta Spirynola jest taka bardziej wrażliwa, taka bardziej uczuciowa. Faktycznie jest taka glina z Loyrock, a na to, co z kolei jest taka bardziej psebojowa, taka bardziej zonda rywalizacja jak Karisa. Właśnie, no nie bez powodu mówiłam, że one są podobne do Liny i Karisy. Frota PS chce się poczuć trochę jak dziecko teraz. Po tym wszystkim, co się stało. Wiesz, że to się nie liczy, prawda? No, pocałowały się. Jeszcze się pocałujcie. Gotowe. Ale samo roce. A mała? No? O takie przedstawienie lesbijek walczyłam, naprawdę. Jestem władczynią mojego królestwa. Załapałeś, staruszku? No Frosta chce czuć jak dorosła, chce być traktowana na równi, dlatego się tak zachowuje. Nie wiesz tego... Ale szkoda mi Majka, no... Majka teraz... chciałby mieć szansę nawiązać jakiś kontakt z dzieckiem, no właśnie Frosta takim dzieckiem jest. No, próbuje być takim dobrym ojcem. Chce się wykazać. No ale też mogę zrozumieć Frostę, że no... Ona chce się poczuć dorosła, no chce być traktowana na równi. Właśnie no, z jednej strony... chce być traktowana na równi, z drugiej strony też odsuwa taką potrzebę, żeby... no... móc się zachowywać bardziej jak dziecko. Och, Deran, naprawdę, bo sprawy jest zainstalowane, a teraz o to widzi internet, to musi mi... robić psikusa akurat w momencie, gdy już mam prawie Derana pobranego. Teraz nie wiem, co on się będzie chciał w ogóle pobrać. Ech, dobra, na chwilę... pozostawię jeszcze ten internet ogarnie. Frosta miała ostatnio ciężkie przejścia. Ta inwazja strasznie ją zdołowała.
Czy dzieci mnie nie lubią? No nic dziwnego, w końcu jest dzieckiem. Lubią? Jak sprawić, by dzieci mnie lubiły? Czy Klimer nie będzie mnie lubić, jak wróci do domu? No, Majka, taką ci radę dam. Traktuj bardziej te dzieci jak dorosłe osoby. Okej, okay. Widzisz? Najwyraźniej wziąłeś to za bardzo do siebie. Potrzebuję pomocy. No mi się podoba to, że mają z nim interakcję. To jest super. Doniesiono nam, że widziano hordę w pobliżu Elberonu. Powinniśmy to sprawdzić. Powiedziałeś, że Elberon potrzebuje pomocy? Tak! Słuchaj, jest szczęśliwy dlatego, ponieważ ostatnio fajną imprezę zrobili. Za to, że ratowali Elberon. Buu dla nich! Ale po zwycięstwie robią najlepsze imprezki i zamawiam wejściówkę! No, Swift Team pamięta tą imprezę z 3/4 sezonu. Imprezki? Może Frosta też powinna dołączyć. Wszystkim by nam się przydało. Hej, Frosta! Ale fajne jest to, że wreszcie Spirenella i Endosa tutaj mają swój udział, że wreszcie jakiś odcinek na ich temat. No nie, no teraz proszę, nie rób mi tego. No teraz się musiałeś spierdolić, gdy sprawie jesteś pobrany. No. Dobra, jest, okej, udało mi się go uratować na szczęście. No, naprawdę myślałem, że mi się w tym momencie spieprzy. Chociaż... No come on! Nie, no nie rób mi tego, kurę! Kurwa! No ja cię proszę! Dobra, chwila, bo mnie za to teraz ogarnę, przepraszam. Ale naprawdę chcę go mieć pobranego, no nie, no... No tak, proszę, to był interrupt, że spierdolę. Nie no, wkurza mnie to, naprawdę, dobra. Na chwilę to zostawię tak. Że nie będę tutaj nic kombinować, poczekam chwilę. Niech się ta Intel ogarni, naprawdę, Teran, weź mi tego nie rób. I też Intel się też nie psuj, bo naprawdę, ja chcę tego Terana pobrać. W spokoju. A doprowadza mnie do szału! Miałam nadzieję, że mamy wreszcie szansę to sobie poukładać, ale mimo tego wszystkiego, przez co przeszłyśmy, ona wciąż jest niereformowalna! Jest reformowalna, tylko trzeba dać jej czas. Katra, a co sobie myślałaś? Naprawdę sądziłeś, że ona od tak sobie zmieni się w kogoś innego? No to jest też prawda. Ludzie od tak się nie zmieniają. Ona też potrzebuje czasu. Nie. Miałam nadzieję, że chociaż się postara. Wszyscy ryzykowaliśmy życie, żeby ją uratować, a ona nie umie nawet podziękować. Może... Bo problem tutaj polega na tym, że ona sama nie potrafi sobie wybaczać. Ona sama żyje w przekonaniu, że nie zasłużyła na waszą pomoc, nie zasłużyła na was ratunek i z tego powodu się tak zachowuje. Ona sądzi, że... Lepiej by było, gdybyście ją zostawili. No ja cię teraz naprawdę grzecznie... Ja sobie mogę chyba grzecznie prosić. No kurwa, masz teraz dusz... Teraz mi akurat ten Iter musi bez przerwy tutaj robić problemy. W to uwierzyć? Ja wierzę. No biedny Hordak. W Hord Prime. Najważniejsze, że jesteś po stronie Adory. A ten co tu znowu robi? O, pomaga mi przy kolacji. Prawdziwej strawy dostarcza jedynie Hord Prime. Oraz ten oto pożywny płyn owodniowy. Wiesz, my tego nie jemy. To pewnie racje żywnościowe Mary. Czy kosmiczne żarcie ma datę... Okej? Mara to jadła? Ważności, co na tym napisali? Liofilizowany susz proteinowy. Mniam? Słuchajcie, lepiej tu przyjdźcie! Ten Hordak jest świetny. No, nikogo sobie gotuje, a reszta niech się zajmie statkiem. Co się dzieje? Sensory wyczuły z tyłu za nami statki Hordy. Lecą dokładnie na nas. To musi być przypadek! Prime nie może śledzić tego statku! Możemy... Śledzić statek przez ten chip, który Katra ma w sobie. Gdzieś się schować, żeby je przeczekać? Pas asteroidów! Ależ to jest fajowe miejsce! Żeby się schować, rzecz jasna. Ale Bóg zakazał mi tam... Podoba mi się naprawdę to, że Entrap to okej, dalej ma to swoją osobowość, dalej się tak ekscytuje wieloma rzeczami, ale również faktycznie ona się próbuje skupić na misji. Też próbuje być poważna, zdaje sobie sprawę z tego, jak tutaj czeka zagrożenie na nich i faktycznie próbuje się skupić na zadaniu. To jest naprawdę spoko.
Naprawdę byłoby to spoko, gdyby teraz wreszcie zaczął mi się pobierać normalnie. Może teraz się. Może teraz będzie dobrze. Kurde, no się prawie pobrał, a teraz osobiście mi takie problemy tu sprawia. Będę musiała ten internet chyba odpalić na nowo, no ale to po odcinku. Asteroidy? Statek, który się rozpada? Cóż, skoro nie ma lepszych pomysłów, będzie musiało się udać. Nie będę się chciał jakoś wstawić? Zaplanowany kurs nie jest polecany. Przyjąłem. Prostak chce utrzymywać tempo. Hej, mam pewien pomysł. Może wsiądziesz mi na barana? Glimmer i ja zawsze tak robiliśmy. To dla małych dzieci. Nie potrzebuję twojej pomocy. Jak po domu upnie... Mega chce odgrywać dobrego ojca, no ale musisz zrozumieć, że Frosta chce się wykazać, że chce być na równi z nimi. Adam i dronom też! Swift Wind. Do lodów powiem sobie fest! Hej, gdzie to wszystko jest? Nie ma. Gdzie jest problem. Wszyscy? Myślałam, że to miasto jest w niebezpieczeństwie. Oj, chyba już Hortrain sobie to miasto przejął. Chyba już Hortrain sobie niestety to miasto przejął. Witajcie w Elberonie, bohaterowie. Oni są już pod kontrolą Kortrain. Kortrain już ma nad nimi kontrolę. On będzie chciał tutaj przelecieć na Etery i przejąć sobie kontrolę nad wszystkimi. Zaćpuje ich, żeby walczyli po jego stronie. Rebeli. Przebyliśmy tak szybko, jak tylko się dało. Gdzie są siły Hordy? Oni są już po stronie Kortrain. Nie ufajcie im, bo to jest pułapka. To jakaś pomyłka. Przykro mi, że się o nas martwiliście. A z tak daleka przybyliście. Może zostaniecie na kolację? Naprawdę nie dajcie się w to wyrobić, to jest pułapka! Cóż, jakieś ciacho by się zjadło! Ciacho? Serio? To dzieci już nie jadają ciastek? Majka, trochę się teraz dzieci inaczej zachowują. Skoda mi go, naprawdę, on chce tutaj odgrywać takiego fajnego, przyjaznego ojca. Ale to zrozumiem perspektywę Frosty. Czekajcie, bo zaraz będzie... Nie będzie imprezy. Ale to jest creepy, bo oni teraz naprawdę są jak jakaś sekta dosłownie, jak jakaś sekta faktycznie. Jest naprawdę creepy. Ska? Już Skortrain nad nim psał kontrolę. Okay, tu powinniśmy być bezpieczni. Nawet jeśli to nas szukają, to nie dostrzegą nas wśród asteroidów. No to aby na pewno. Raz jak was dostrzegą. No Katra ma wspomnienia. Wizje te związane z wizją. No, nie no, wspomnienia w sumie bardziej. Związane z Hortprime. Doszło do uszkodzenia. To jest wszystko ten chip. Ten chip powoduje te wspomnienia, te wizje. Te przebłyski. Realność kadłuba 60%. Statki Hordy lecą prosto na nas! Jak nas znaleźli? Hortprime nie jest w stanie wyśledzić Darli, ale coś na pokładzie wysyła mu sygnał. I to za nim podążają! Chip Katry. Te zwidy, które ma Katra, te sygnały emituje jej chip, prawda? I po raz kolejny Katra rujnuje nam życie! Teraz to nie jest jej wina! Ona sobie z tego sprawy nie zdaje, a teraz się też uspokój naprawdę, bo to nie jest wina Katry w tym momencie. Czekaj! Entrapta nie naprawiła jeszcze osłony! Więc postaraj się, w nich nie walnąć! No ale z Katrą trzeba teraz ewidentnie porozmawiać. Dosłownie jak jakaś sekta, naprawdę. Dosłownie jak jakaś sekta.
Coś tu jest jakoś nie tyle. No. Wy lepiej uciekajcie, naprawdę, wy lepiej uciekajcie, bo to jest pułapka. Pary przechodzą. Może już pora spadać? Hej, a może pogramy znów w lodową piłkę? To powinno rozruszać imprezę. Majka, to jest pułapka. Moja córka będzie mnie nie cierpieć. No, Majka, musisz po prostu zrozumieć, że musisz bardziej rozmawiać teraz z dziećmi jak z przyjaciółmi, a nie traktować dzieci jak dzieci. Tutaj każdy jest dorosły, Majka. Gdzie byłaś? Wiesz, że nie lubię zostawać sama na przyjęciach. Właśnie stało się coś naprawdę dziwnego. No wiem, całe to miejsce jest dziwne. Wracamy. Ktoś może naprawdę potrzebować pomocy. Nie rozumiem, co im się wszystkim stało. Ich poprzednia imprezka była w dechę. To takie... No bo oni są pod kontrolą Hordfa, więc za późno Horda tu psuje sobie nad nimi kontrolę. By ktoś ich zastąpił całkiem innymi ludźmi. Zaczyna się ściemniać. Ona jest creepy teraz, naprawdę. Nie chcecie przecież iść po ciemku. Powinniśmy wracać do obozu. Ale nasz gość honorowy jeszcze się nie zjawił. Te, Hordprime, co? Zostańcie i dołączcie do nas w światłości Hordprime. To jest naprawdę creepy, to jest naprawdę przerażające. Przerażające jest to, jak ogromną Hordprime ma władzę, jak ogromne są jego wpływy. To jak co, ale myślę, że gdyby Wingsy miały... Otóż w sumie Wings posługują się magią. No to może trochę zmieniać po tej cecy. Ale... Loirok nie miałby sans z Cold Prime. Co ona tu robi? Mówiłam ci, że chcę być sama! Entrapta ma zamiar usunąć ci chip. Pozwolisz jej mnie zoperować? Przecież mnie zabije! Ja? Ona tak myśli dlatego, bo czuje, że Entrapta mogłaby się chcieć na nie zemścić za to, że ta ją zesłała na Wyspę Bestii. To jest taka, która może myśleć, no i w sumie... Jest to zrozumiałe? Czemu bym miała cię skrzywdzić? A, chodzi ci o to, że zesłałaś mnie na Wyspę Bestii, ukradłaś moje dzieło i wykorzystałaś je, by wyszarpać dziurę w materii wszechświata? Dokładnie. Entrapta ją przejrzała. Już łapię! Nie ruszaj się! Trzymaj się z daleka! Katra, oni namierzają twój chip! Hordprime! Katra, spokojnie, Entrapta zartowała! Właśnie na nas poluje, więc weź do nas i pozwól go sobie usunąć, albo już po nas! Chcesz ochronić Adorę? To pozwól im usunąć tego chipa! Musimy to zrobić. A jeśli potem nadal będziesz wolała ukrywać się przed tymi, których skrzywdziłaś, to wysadzimy cię gdzieś i nie będziesz już musiała nas oglądać. Już nigdy więcej mnie nie zobaczysz. Katra, chcesz ją zobaczyć, chcesz z nią być. Tylko... Pozwól sobie pomóc. I daj też sobie szansę. Adora, zaczekaj. Dobrze. Tak. Proszę. Zostań. O, zostań, wejdź tak. Wejdźcie do światła. Kurde, to z jednej strony mam Katry i Adorę, które już zaczynają powoli się... Powoli by zaczynają między nimi iskrzeć na nowo na sensie, ale tutaj z kolei mamy sektę Hordprime. Czci Hordprime, a zaznacie spokoju. Jak jakieś zombie dosłownie! Na to co uważaj, Spinnicy też uważaj! Tylko nie Spinnicy i Netossa! Tylko nie one! Czekaj! Przestań mnie traktować jak małe dziecko! Nie musisz mnie chronić! Nie chronię ciebie, chronię ich! Hordprime coś robił, lecz to niewinni Eterianie. No dobrze, ale teraz musicie się bronić, nie możecie pozwolić im na to, żeby się do was dobrali. Ale mnie krzywdzić. Ty tu jesteś najsilniejsza. Wykorzystaj swą moc dla naszej obrony. O, ale dobrze, że ty ją docenił, bo teraz powiedział, że jest najsilniejsza. Naprawdę potrzebowała tego usłyszeć.
Psy bijące przez to. Dosłownie jak zombie. Oni są teraz dosłownie jak zombie. Naprawdę. Co się dzieje? Nie jest dobrze. Numer 982. Usunięcie wszczepionego przez Hordę chipa. Zaczynamy. Zaczekaj. Jeszcze nie. Katra, nie mamy czasu. Mogę wam pomóc, okej? Gdy Hord Prime się mną posługiwał, czułam coś. Dla niej to musi być taka trauma. Tym bardziej o tym teraz... Samo mówienie o tym musi być dla niej trauma, ale mimo to robi to. Robi to, bo chce pomóc. Katra chce pomóc faktycznie. Jego klony są podłączone do świadomości zbiorowej i ja też byłam jej częścią. Te widzenia, które miałaś, to... To on. On wciąż tam jest. On mnie widzi. Ale może ja też mogę go widzieć. Mogę odkryć, co planuje. Nie, nie możesz pozwolić mu znów przejąć nad sobą kontrolę. Musisz pozwolić mi spróbować. Inaczej zrobicie coś głupiego i dacie się zniszczyć. Tylko zostań przy mnie, jak będę to robić, okej? No. Teraz naprawdę chcę pomóc, naprawdę chcę dobrze. Wyczuwam go. Jest. Jest wściekły. No ty wiecie, co jest wściekły. No po tym, co się ostatnio stało, no to jest wściekły. No bo poniósł porażkę. Nie będę się z tym pogodzić, no bo uważa siebie za Boga, uważa siebie za idealnego człowieka. Więc... No to wiecie, co jest wściekły. Gnida jedna. Chce się zemścić. Chce, żebyś cierpiała. On atakuje Eterię. Nie atakuje. Dzieje się coś nowego. Jakieś hałasy. On chce przejąć kontrolę nad całą Eterią. To jest jego plan. On ich chipuje. Zamierza ich wszystkich zaczipować. Hord Prime przejmuje kontrolę nad Eterią. Nie może. To już się dzieje. Musisz go powstrzymać. On jest naprawdę powalony. On serio jest w stanie zaczipować wszystkich na Eterii i przejąć sobie nad nimi kontrolę. To tylko pokazuje to, jak on jest potężny. Jest ostatni Hord Prime. Oj, naprawdę wątpię, że Geralt w Wiedźminie dałby sobie radę z Hord Prime. On raczej nie byłby w stanie go pokonać. Tracę widoczność! Skąd się wzięła ta asteroida? Glimmer, leć tam i bądź moimi oczami! Moje dzieci, czemu walczycie? Hord Prime! Hord Prime teraz znowu psało sobie kontrolę, tym razem nad jej ciałem i przemawia do nich w tym momencie. To jest Hord Prime! To jak coś mówiłem, to jest zaraz przerażające, że gdy on sobie przejmie nad kimś kontrolę, to on mówi swoim głosem, ale on również przemawia głosem tej osoby, nad którą przejął kontrolę. Pragnę nieść pokój waszej planecie. No, zasycając wszystkich, przejmując nad każdym kontrolę i... Ksyldot innych, no to jest ten twój pokój właśnie. Odrzucacie go. Shira! Jeśli naprawdę gdzieś tam jesteś! Czy ty to wszystko... No, w tym momencie dosłownie mam do czynienia z Hord Prime. Idis! Nasza Shira nie przyjdzie was teraz ocalić. Jaki to jest w ogóle hipokryta, nie? Najpierw mówi dość o pokoju, no, teraz z kolei wada Shira nie przybędzie was... Nie przybędzie do was, żeby was ocalić, no, czyli takie, no, gadanie już z prawdziwego złoczyńcy. Że jestem zły, pozabijam was, krzywdzę, wstajmy nad wami kontrolę. Naprawdę, on jest strasznym hipokrytą. Liczne pęknięcia kadłuba. Statek nie wytrzyma kolejnego bezpośredniego uderzenia. Jest coraz gorzej. Dora, proszę. Ja chcę do domu. I lecimy do domu. Wrócisz. Wydostanę nas stąd. No. Katra chciała wrócić, tylko teraz ona ma ukrone poczucie winy i myślała, że nie zasługuje na drugą szansę. Myślała, że nie zasługuje na to, żeby wrócić do domu. Mimo tego, że w głębi serca tego chce. Nie!
Majka! Nie! Eteria nas potrzebuje. Nie pozwolę skrzywdzić nikogo więcej. Trwaj, Majka! Dokąd idziesz? Wysłać Horde Prime wiadomość. Będzie Shira! Na honor! Następnego czerepu! Następnego czerepu! Następnego czerepu! Jest Shira! Kocham jej nowy wygląd, naprawdę, ona wygląda teraz mega epicko! Prawdziwa badaska! Nie zadzieraj z Adorą Horde Prime! I nie zadzieraj z jej bliskimi! Dzieci, wkrótce się odrodzicie na podobieństwo Horde. Jaki on jest obrzydliwy! Zabieraj swoje obrzydliwe łapy od Frosty! Co za pedofil! Czy wyście to widzieli? No zachwycamy się później, idziemy! No teraz chyba raczej mamy oficjalne potwierdzenie tego, że Horde Prime jest pedofilem. Biorąc pod uwagę to, jak teraz chciał się dobrać do Frosty, która jest dzieckiem, wspomnę dzieckiem, no to tak, Horde Prime jest nie tylko zwrolem, nie tylko terrorystą, jest również pedofilem. Chip wydaje się być zintegrowany z systemem nerwowym nosiciela i wysysa jego energię wzorem pasożytów. Ekstrakcja będzie bardzo delikatnym procesem. Teraz ostrożnie! Marki! Po prostu go wyjmij! Adora! Powiedz Horde Prime, że to ode mnie! Dobrze! Ale ona w tym momencie również może latać! W górę! W górę! Okej, ona jest w stanie latać również? To jest jej prawdziwa Shira. Adora jesteś the best, naprawdę. One of the best. Ale też mówiłam o tym w trakcie mojej serii z Wiedźmina, że mimo wszystko chyba jednak Geralt wygrałby z Adorą, ale jak teraz tak na nią patrzę, no to chyba jednak Geralt byś przegrał. Shira jest lepsza! Co się tam na zewnątrz dzieje? No, na całe szczęście obydwoje byliby ci po tej samej stronie. Pięknie, Adora, naprawdę pięknie. Okej, powiem szczerze, to jest zdecydowanie jeden z jej najlepszych momentów. Gdy naprawdę pokazuje, że jest badassowa. Nie, dobra. Dali kostem Derana, my go później będę później go spróbuję, dalej pobierać. Na razie widzę, dalej są problemy. Prawie. Udało się! Chip odcięty od źródła energii nie będzie. Jest, Katra jest wolna. Nie emitować sygnału. Okej, muszę skoczyć sprawdzić, co udarli. Entrapta, zaczekaj. Przeprosi ją. Dziękuję. I przepraszam. Tak, dobrze. Wybaczam ci. No, Entrapta to jest dobra dusza. Na zasadzie dla Katry Entrapta jest dobrą dusą. Nie zrobił razy. Osłony znowu działają! Darla musi się tylko zresetować i będzie znów w pełni funkcjonalna. Ja, reszta jest zmęcona. Faktycznie wróciła. Wróciła naprawdę. W dobrym momencie.
Potrzebowaliśmy jej. Zdatowania. Bracia. Kolacyjka? Ale super jest to słońce, to jest stał całą ekipę teraz, ten hordak fałszywy. Glimmer! Sama zrobiłaś? Fałszywy hordak mi pomógł. No jedzcie wszyscy, jedzcie! Fałszywy hordak z całą ekipę. Kiedyś robiłam takie z mamą. Z niej też była żadna kucharka, więc pomyślałam, że tego nie da się zepsuć. No, no, prawda, dobra. To są okay, proste czekaj, z pieca. To są normalnie ojej, jakie to pyszne! Prawdziwy smak! O, Katro! Dołącz do nich! Dołącz, tak! Dobrze! Katra dołączyła! Jak? Ładnie pachną, prawda? A no takie tylko mniejsze! Ale z nich się naprawdę zrobiła mega fajna ekipa. Jest całym trapta, to tym bardziej. To jest fajnie, że jest tutaj częścią tej ekipy. I ten fałszywy hordak również. Słuchajcie, musimy po nich wrócić. Wrócimy. Ale najpierw musimy się dowiedzieć, co to było. I jak to powstrzymać. Shira będzie wiedziała. Wraca do domu. Ja to czuję. Z każdym dniem jest coraz bliżej. Przepraszam, że nazwałam cię staruszkiem. Glimmer naprawdę ma szczęście, że ma takiego tatę. Naprawdę? A, pogodzili się. Tak myślisz? Tak, ale powinieneś przestać się osztoknopinać. Nie wiemy, komu teraz możemy ufać, ale dopóki będziemy... No właśnie, to jest najgorsze, że oni w tym momencie naprawdę muszą uważać, komu mogą zaufać, komu nie, bo no w tym momencie nie wiadomo, kto jest kontrolowany przez Hordeprime, a kto nie jest, trzeba naprawdę uważać z tym, komu oni mogliby teraz zaufać. I to niestety no trochę komplikuje, a nawet bardzo komplikuje obecną sytuację. Trzymać się razem, damy sobie radę. O nie! Nie, spierdella! Akurat gdy się złapały za ręce, gdy Natasa powiedziała, że będziemy trzymać się razem, to damy sobie radę, to akurat musiała być okazać ze Spirinella. Ma tego cipa. Czyli z nią będą problemy. Z nią będą problemy. Oj, coś mi mówi, że ten odcinek jest chyba wyjątkowo długi. A, 43 minuty, zaraz, to znowu nie taki długi, jak myślałam. No ale ponad 50 minut znowu będzie na pewno, ponieważ jest osobiście parę spraw, które chciałabym omówić. To powiem tak, zachowanie Katry z mojego punktu widzenia jest w pełni zrozumiałe. Ona się w taki sposób zachowywała jeszcze w tym odcinku dlatego, ponieważ ona nie zyła się z ogromnym poczuciem winy. Ona sobie zdawała sprawę z tego, że robiła bardzo złe rzeczy. Zdawała sobie sprawę z tego, że bardzo skrzywdziła Adorę. No ale właśnie, przez to, że bardzo skrzywdziła Adorę i przez to, że zmagała się z ogromnym poczuciem winy, no to właśnie dlatego zachowywała się w tym odcinku tak, a nie inaczej. Najchętniej to... No stwierdziłaby, że... No to stwierdziła, że wolałaby zostać gdzieś porzucona na jakiejś wyspie z dala od Adorę, tylko właśnie. Ona sobie znowu wymawia, że chce czegoś, czego tak naprawdę nie chce. No tylko właśnie. Teraz ona nie wymawiała sobie tego ze względu na siebie samą, a ze względu na Adorę. Ona myśli, że jest przyczyną problemów Adory i jest zdania, że... A właściwie to na secie była, ponieważ no... Ta ostatnia interakcja, myślę, że na tej podstawie już można stwierdzić, że Katra wreszcie była w stanie też sobie wybaczyć. Ona była przekonana, że lepiej będzie, jeśli Adora się będzie trzymać daleko od niej. Więc ona teraz nie zachowywała się w taki sposób, dlatego, bo znowu stała się zła, bo znowu stała się wredna, tylko zachowywała się w taki sposób,
dlatego ponieważ w ten sposób chciała chronić Adorę. Chciała chronić Adorę i również zyła z tak ogromny podcień winy, zyła w przekonaniu, że Adora jej nienawidzi. A w momencie, gdy Adora jej powiedziała, że wcale tak nie jest, no to stwierdziła wtedy, że Adora jest głupia. Stwierdziła tak dlatego, ponieważ Katra nienawidziła również siebie. Katra nienawidziła siebie za to wszystko, co w secie zrobiła i zyła w przekonaniu, że ona nie zasługuje na wybaczenie. Że oni nie powinni jej byli wybaczyć, że oni nawet nie powinni jej byli ratować z rąk Hord Prime. No i właśnie dlatego zachowywała się tak, a nie inaczej. No i to jest akurat zrozumiałe zachowanie. Tak naprawdę Katrę można zrozumieć. No ale na szczęście, dzięki tej rozmowie z Adorą, to była w stanie zrozumieć, że faktycznie lepiej będzie, jeśli z nimi zostanie. Będzie to lepsze dla nich i również będzie to też lepsze dla niej. Bo sama wreszcie będzie miała szansę jeszcze być szczęśliwa. Właśnie Katra musiała zrozumieć, że dla niej nie jest za późno, że mimo tych wszystkich złych rzeczy, które zrobiła, to dla niej nie jest za późno i ona ciągle może być lepsza, ciągle może się zreformować, ciągle może stać się lepszą osobą. To musiała zrozumieć. No i na szczęście dzięki tej rozmowie z Adorą zrozumiała to, faktycznie pozwoliła sobie pomóc. No i ten moment, gdy Entrapta wyciągnęła jej tego chipa i gdy Cezar przeprosiła Entraptę, no to był też naprawdę taki wzruszający moment. Katra jest świadoma, że źle zrobiła. Jest świadoma, że była zła. Ale no właśnie. Myślała, że nie zasługuje na przebaczenie. Myślała, że nie zasługuje na drugą szansę i dlatego w taki sposób się zachowywała. Ale teraz? Teraz, gdy również odważyła się na to, żeby zjeść z Glimmer oraz z resztą wspólny posiłek, to myślę, że zdała sobie sprawę z tego, że dla niej jest coś nadzieja i w tym momencie również była w sobie w stanie wybaczyć. No bo to też była najważniejsza, że ona też sobie była w stanie wybaczyć, a nie za tylko inni mieliby jej wybaczyć. Ona przede wszystkim musiała sobie wybaczyć też. Musiała sama zrozumieć, że nie jest dla niej jeszcze za późno i że jeszcze ma ona szansę stać się lepszą osobą, że ma ona szansę się zreformować. I stwierdzam, że ze wszystkich tych postaci, z tych wszystkich złoczyńców, z bajek przede wszystkim, to Katra ma najlepszy proces reformacyjny. Ponieważ w jej przypadku to nie jest wcale tak, że od razu jest zreformowana i jest dobra. Nie. Ona potrzebuje czasu. Ona potrzebuje czasu, żeby się mogła tak oficjalnie zreformować. I to jest naprawdę dobre. To jest naprawdę dobre przyłożenie się do postaci, która niegdyś była zła, no ale teraz z kolei chciałaby być lepsza. Tylko właśnie najpierw jest to, musiała zrozumieć to, że nie jest dla niej za późno i że faktycznie może się zreformować, że jeszcze nie jest dla niej za późno, że jeszcze sama może być szczęśliwa. No tylko jeszcze oczywiście najpierw trzeba pokonać Hord Prime. Więc naprawdę dobrze tutaj przedstawili Katrę w tym odcinku. Kolejna kwestia to jest fałszywy Horda, który naprawdę jest świetną postacią. To jest tutaj, jego postać ma na celu wyjaśnić nam, że te klony Horde Prime też są ofiarami. Też są ofiarami Horde Prime, że też tutaj oni nie są źli, tylko po prostu są kontrolowani przez Horde Prime, dlatego w taki sposób się zachowują. No Horde Prime im wszystkim sprał mózg i dlatego tak naprawdę on jest tutaj zły. No zresztą Far Cry 5 było podobnie z designami. Znaczy z Edeniazami, tak było podobnie, że Cizą nie zadał Sfasida i pozostałego rodzeństwa Sidów, no to oni nie byli źli, tylko oni też byli kontrolowani i też byli manipulowani przez Josefa, tak? No a tutaj właściwie jest to grubszy motyw, ponieważ Horde Prime naprawdę jest powalany i naprawdę będzie dążył do tego, żeby przejąć pełną kontrolę nad Ethereum i on się absolutnie nie cofnie przed tym. On już sobie coś takiego zaplanował, w ten sposób też, no, chce się jeszcze zemścić na Atozę. Za to, że ta go w poprzednim odcinku oceniła. No i za to odebrała mu jego niewolniczkę, no, którą właśnie była Katra. No, tutaj Horde Prime torturował Katrę tak samo jak Hordaka torturował. No i chciał on ją mieć na swoją własność. No i to jest naprawdę chore. Jest to ten moment, gdy Horde Prime w ciele tej kobiety, nad którą pseudokontrolę zaczął dotykać Frostę.
No to myślę jest ostateczny dowód wskazujący na to, że tak, Hort Prime nie tylko jest rolem, nie tylko jest zbrodniarzem, Hort Prime również jest pedofilem. On jest zasranym pedofilem i naprawdę tylko jeszcze bardziej wzbudza obrzydzenie wobec niego. Nie dość, że zbrodniarz, nie dość, że kryminalista, nie dość, że terrorysta, no to jest w dodatku pedofil. I naprawdę, że twórcy bajki jak Shira, że oni się nie boją tutaj w taki sposób przedstawić Hort Prime, to jest naprawdę coś, co mega szanuje. Hort Prime, który jest od to z bajki, a jest on o wiele bardziej mrocznym i poważnym złoczyńcą niż większość złoczyńców z gier. I do tego naprawdę świadczy o jego sile i również o jego potędze. Że z nim naprawdę nie ma żartów. On jest naprawdę potężny i naprawdę groźny też. No i też podoba mi się ten drugi wątek właśnie z Majka, z Frostą. Fajnie też, że tutaj Spirinella i te osoby uczestniczyły. Zamiały też swój odcinek dla siebie, interakcje między nimi były mega urocze. No i to jest właśnie to, o czym wcześniej mówiłam, że one wspominają mi Linę i Carissę. One są podobne do Liny i Carissy. W tym sensie, że no Spirinella jest taka bardziej jak Lina, jest taka faktycznie bardziej wrażliwa. Bardziej taka subtelna. I bardziej taka niewinna, bardziej jest taką niewinną duszą. Jak Lina właśnie z Loro, gdy z kolei Netosa jest taka Carissa, jest taka bardziej przebojowa, bardziej zawzięta, zadziorna i również jest, no wiadomo, bardziej uparta. No ale to wcale nie świadczy o tym, że skoro Netosa jest bardziej zadziorna od Spinni, to ze Spinni jest słabsza. No Spinni nie jest słabsza, Spinni również jest silna. No i naprawdę szkoda mi jej, że no ostatecznie niestety okazało się, że tutaj ona ma teraz tego Chiba w sobie. No i niestety to coraz gorzej będzie na nią wpływało, będzie coraz bardziej Hort Prime nad nią przejmował kontrolę. No i też niestety będą z nią problemy, niestety. Naprawdę mi jest szkoda, bo to będzie kolejna ofiara z Hort Prime i jakoś będzie trzeba ją odzyskać. Podobnie jak to było w przypadku Katry. No te chipy właśnie będą bardzo istotne w tym wątku. I jest to niejednokrotnie wątek z tymi chipami się przewinie w tym sezonie. To jest właśnie sposób Hort Prime na to, żeby zwyciężyć. Przejąć sobie kontrolę nad Eterenami i te same ułatwić sobie drogę do zwycięstwa. No i też interakcje między Majka a Frostą były fajne. Bo można zrozumieć obydwie perspektywy. Można zrozumieć Majka, który chciał tutaj mieć szansę być ojcem. No bo z Glimmer na razie jeszcze niestety nie ma kontaktu. Ale można to zrozumieć z perspektywy Frosty. Frosta jest dzieckiem uczestniczącym w wojnie. Oczywiste jest to, że będzie chciała mieć również takie momenty, gdy będzie się mogła zachowywać jak dziecko, ale również ona chce być na równi, ona chce być traktowana na równi tutaj z resztą i chce być faktycznie traktowana serio, chce, żeby ludzie ją szanowali. No i to jest jak najbardziej zrozumiałe, tym bardziej, że w obecnych okolicznościach, no to to jest podobna sytuacja jak w apokalipsie zombie. Wiadomo, że w Walking Dead sezonie drugim Clementine tam chciała być traktowana na równi z dorosłymi i chciała, żeby jej zdanie było brane pod uwagę. Ponieważ prawda jest taka, że w tego typu okolicznościach każde zdanie się liczy. Zdanie dziecka jest tak samo istotne jak zdanie dorosłej osoby. Clementine sobie zdawała z tego sprawę, no i podobnie sprawę sobie z tego zdaje Frosta. Dlatego właśnie Clementine miała takiego Carlosa, który twierdził, że ona jest tylko dzieckiem i ona nie powinna mieć prawa do takiego mocnego wypowiadania się na jakiś temat. I naprawdę bardzo nienawidziłam i dalej nienawidzę Carlosa za to, jak w drugim sezonie traktował Clementine, ale co innego Majka. Majka nie chciał w żaden sposób oceniać Frosty, tylko on po prostu chciał z nią nawiązać jakiś kontakt. Chciał mieć szansę bycia ojcem, no i to jest to zrozumiałe. Majka tutaj w żadnym stopniu nie był taki jak Carlos, można faktycznie zrozumieć jego zachowanie. No i naprawdę jest on też mega fajną postacią. Jest sam fakt, że on się nazywa Majka. Pomyśleć, że dla fanów Red Deada imię Majka kojarzy się całkowicie źle. Biorąc pod uwagę to, jak niedawno Majka z Red Dead Redemption 2. A tutaj z kolei mamy takiego Majka, Shiry i Księżniczek Mocy, który naprawdę jest mega fajną i też pozytywną postacią. No ja ogólnie Majka lubię, to jest mega fajna postać, bardzo dobrze to jest przedstawiona postać męska, która jest silna, jest zaradna, ale również jest to pozytywny i dobry bohater, więc za to szanuję Shirę.
Shira naprawdę świetnie te postacie przedstawia. No i Atora, ten moment, gdy się transformowała na nowo w Shirę. To było epickie. Te jej przemieszczanie się w kosmosie właśnie, to niszczenie statków Horde Prime w jej wykonaniu, mogę spokojnie powiedzieć, że to był jeden z jej najlepszych momentów. I to sam fakt, że ona jest w stanie latać. Faktycznie ona jest w stanie latać w tej transformacji, co ciekawe. No przynajmniej ja to tak odebrałem, że ona faktycznie jest w stanie latać. No i do tego to bardziej świadczy o tym, jak Atora w tym momencie jest potężna. No i to jest potęga, do której zdecydowanie Horde Prime się będzie chciał dobrać. On będzie się chciał dobrać do Shiry, żeby samemu móc się stać Shirą. Myślę, że tego właśnie by chciał, no, w formie Shiry. On naprawdę byłby już wtedy nie do pokonania. Gdyby faktycznie w pełni psał kontrolę nad Shirą. No ale wiadomo, że Atora na to nie pozwoli i będzie ona zaskocznie walczyła o bezpieczeństwo swoich bliskich. Naprawdę, Atora jest świetną bohaterką, jedną z najlepszych. I patrząc na tę scenę, stwierdzam, że chyba jednak Geralt nie miał szans Atora. Chyba jednak Atora wygrałaby z Geraltem. No bo mimo tego, że Geralt jest Wiedźminem, no to Atora ma tak potężną moc, że myślę, że chyba jednak Geralt poległby w starciu z Atorą. No ale ze względu na to, że Geralt jest dobry, no to gdyby nawet byli w jednym uniwersum, no to walczyliby po tej samej stronie. No jakby nie patrzeć, Atora spokojnie jest jedną z najpodozniejszych postaci, biorąc pod uwagę to, że sama mierzy się ona z jednym z najpodozniejszych złoczyńców, którzy istnieją w historii fantasy, w historii bajek, gier, seriali, no to nie właśnie Horde Prime. No ale dobra, ja myślę, że będę kończyła. Kolejny odcinek, który tak, trwa 57 minut, naprawdę to odcinki Shiry, każdy odcinek Shiry z tego sezonu trwa ponad 55 minut, no ale nie bez powodu, ponieważ naprawdę mam tutaj skomentować, mam tutaj co powiedzieć i myślę, że chyba każdy odcinek z piątego sezonu będzie właśnie trwał ponad 55 minut. No właściwie jesteśmy w połowie piątego sezonu. No i teraz kolejne odcinki będą też coraz bardziej epickie. No ale dobrze, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Bywajcie!